Zrobimy jeszcze kilka przykładów spotęgowania. Obliczmy, ile to będzie 2 trzecie do potęgi trzeciej. Zapiszmy, co oznacza ta potęga. Ta potęga mówi nam, że 2 trzecie powinnam pomnożyć przez siebie 3 razy. Czyli to będzie 2 trzecie razy 2 trzecie razy 2 trzecie. Mamy mnożenie 3 ułamków. Jeśli znasz ułamki, to zapewne wiesz, że mnożymy liczniki, czyli 2 razy 2 razy 2 to będzie równe 8. Kreskę ułamkową przepisujemy i mnożymy mianowniki. 3 razy 3 razy 3 to jest równe 27. Zatem 2 trzecie do potęgi trzeciej jest równe 8/27. Zapiszę jeszcze jeden przykład, sprawdzisz się. 4 dziewiąte do potęgi drugiej. Fajny przykład. Zatrzymaj ten film i policz na kartce, sprawdzisz się. W porządku. Mam nadzieję, że już zrobiłeś. Ja rozwiążę ten przykład dla Ciebie. 4 dziewiąte do potęgi drugiej. To jest równe 4 dziewiąte razy 4 dziewiąte. Przypominam, że wykładnik potęgi, czyli ta mała liczba na górze, mówi mi, ile razy powinnam tą dużą liczbę, czyli podstawę, pomnożyć przez siebie. 4 dziewiąte razy 4 dziewiąte. I mamy mnożenie ułamków. Bardzo prosta sprawa. 4 razy 4 to jest równe 16 i 9 razy 9, 81. Życzę Wam takich prostych przykładów.